Nie było Facebooka. A, no na pewno. Nie było Facebooka i tych innych rzeczy, czyli to trzeba było szukać, jakby tam jakiś tytuł trzeba było zrobić, to wpisywało się w internet, dochodziło się do kafejki, bo nie każdy wtedy miał ten komputer i internet, więc to troszeczkę inaczej. Ja ogólnie dużo mnie z gazet jakby czerpałem. Nie ukrywam, nie miałem wtedy kompa ani internetu, tak więc czerpałem dużo z gazet. Tam też miałem znajomą, która też mi sprowadzała gazety z Belgii, z innych. Mówimy o takich magazynach tatuatorskich. Tak, tak, tak. I bardzo dużo stamtąd jakby, no u nas też były wtedy, na dzień dzisiejszy dalej jest tatuaż, jeszcze był kiedyś Tattoo Max chyba bodajże. No długo tam chyba nie, długo nie... Tatuaż ciało i sztuka już chyba nie, no, już nie jest, funkcjonuje. Już nie? A to, no nie wiem, no, ale z tego też ale dużo... Ale funkcjonował bardzo długo. Bardzo długo, tak. Też dużo stamtąd można było się dowiedzieć, konwencje i w ogóle to dla mnie też był taki jakby szok, że spotyka się dużo ludzi na tych konwencjach i jakby jest dużo tam pokazane tego tatuażu, jakby to tak fajnie się to rozwijało. I jakby dużo się uczyłem, można powiedzieć, z tych gazet, patrząc jakby jak to jest wykonane, pomimo że tam coś się robiło, no to patrzyło się, jak ten greywash jest wykonany, jak to jest wygojone, czy widać jakieś strukturę igieł, czyli po prostu trochę... Po takich rzeczach, ale jednak ktoś, kto już był bardziej doświadczony, był potrzebny do tego, żeby wskazać troszeczkę, jak wbić ten kolor, powiedzmy, czy to, żeby ten tatuaż się lepiej goił, bo to też... wiadomo, nie jest to takie łatwe, jakby wydaje mi się, do nauczenia samemu, bo to jednak też troszeczkę trzeba się... doszkolić w tym kierunku, tak więc... I byli tacy tatuatorzy te 20 lat temu, do których jeździłeś i mogłeś coś podpatrzeć? Byłem u Piotra Żurowskiego, którego też serdecznie pozdrawiam. Ja również. I właśnie on mi też więcej... Po tych naukach od niego mój tatuaż jakby szybciej się goił. No i też jakby konstrukcja lutowania igieł była też inna, jakby no to tak no więc... No właśnie, konstrukcja sama, lutowania tak, igieł, czy wy to słyszycie tak, w dzisiejszych samemu się lutowało, tak dokładnie, więc... Science fiction dla młodych tatuatorów. Palce poparzone, trzeba było, jak tam miało się tam powiedzmy 10 osób, no to dzień stracony, żeby polutować te całe zestawy igieł, tak więc później to do takiego sterylizatora, który był wielkim takim piekarnikiem, to trzeba było to wypić, to dużo takich rzeczy fajnych właśnie, takich, których wydaje mi się uczyło to też troszeczkę, ja nie mówię, że to te nowe rzeczy są złe, ale uczyło takiej predyspozycji, może i troszeczkę takiego innego podejścia do tego całego tatuażu. I zrozumienia sprzętu, tak, bo to jakby no, od samego początku się startowało do tej całej, do tego całego procesu tatuażu, nie? Tak więc... No ale tak jak wspomniałeś, dzisiaj jest łatwiej. Jakie myślisz produkty najbardziej pomagają właśnie w rozwoju tatuaży obecnie? Jeśli chodzi, ale to w sensie... Tak w ogóle, no wiem, że maszynki czy kartridże mogą pomóc, ale czy są jeszcze jakieś takie produkty, których używasz i one pomagają Ci pracować, bądź nawet pomagają Ci rozwinąć Twój tatuaż? To ciężko, to w sumie, znaczy ciężko może tak powiedzieć. No, teraz słyszałam, że lubisz nowinki. Więc może jakieś nowinki, takie... Teraz już tak dużo w tym nie siedzę, tak i jakby... I ciężko mi tak powiedzieć, no... Dużo jest teraz tych jakby, wcześniej się używało wazeliny, dużo jest tych kosmetyków do pielęgnacji, do podczas pracy jakby jakieś pianki. Jeśli chodzi o piankę, super. Tak, pianka super jak najbardziej. Ja nie używam ogólnie tej wody takiej, jak to się nazywa, w tym takim pojem, nie pamiętam jak to się nazywa. Ja ogólnie jestem piankowy, bardziej wolę, żeby użyć tego więcej, umyć, to właśnie no, to jeśli chodzi o to, no to jak najbardziej. Dużo jest tych masełek do pracy, to w zależności jak komu pasuje, bo nie są tatuatorzy, którzy używają tylko wazeliny, a niektórzy nawet nie używają wazeliny, więc różnie to bywa. To już w zależności od komfortu pracy, tak więc no, jak to sobie każdy... Ale rzeczywiście jest w tym coś, jak obserwuję, jak tatuatorzy pracują, że różnie do tego podchodzą, ale też jako laik, bo nie tatuowałam i nie tatuuję, rzeczywiście też miałam takie wrażenie, że pianki i są w stanie dużo tutaj zdziałać. Dużo też jest jakichś takich kremików, takich, które tam mają znieczulenia podczas pracy. Tak, mamy dużo takich. Ja też tak zauważam, że podczas tatuowania klienci właśnie, o, czekają na tą piankę, bo ona jest taka łagodząca, tak. O tak, to jest najlepszy moment, więc... No i fajnie, super, że są takie rzeczy, które mogą nie tylko Tobie pomóc, ale no i tak, klientom. Tak, bo to jednak to dużo rzeczy, to wszystko idzie do przodu, każdy tak jakby stara się coś nowego wprowadzić na rynek i to mi się wydaje, no,
dużo to ułatwia pracę. Nie? Każdy sobie coś, myślę, znajdzie w tym swojego, tak więc co komu odpowiada, nie? Tak więc. Dużo tych rzeczy używasz i tak jak powiedziałam, te wszystkie rzeczy są do znalezienia u nas w sklepie internetowym i właśnie pewnie z nich korzystasz. Natomiast z czym jeszcze kojarzy Ci się firma Kwadron? Czy jest coś, co jak słyszysz Kwadron, to od razu masz przed oczami? Jakoś tak chyba nie... Próbuję się skupić jakby... Skupienie się jest trudne. Tak, zwłaszcza w moim przypadku. Żartuję. Tego nie powiem, z czym mi się kojarzy, bo mi się kojarzy mi się z czymś, nie wiem, czy to śmieszne, czy nieśmieszne, ale z, nie wiem, z Kwadron w sumie. Ciężko powiedzieć, z czym mi się kojarzy Kwadron. Ale czy firmę Kwadron widziałeś już od zawsze na rynku, czy to była firma, która przybyła w pewnym momencie Twojego życia i zdecydowałeś się? Nie, tak mi się wydaje, że ona już istnieje, to jakby tak można powiedzieć, jakby od zawsze, nie? Jakby była, wiadomo, że wcześniej były inne firmy, ale Kwadron kojarzy mi się z taką jakby, można powiedzieć, marką, która jakby jest jakby nie tylko u nas, ale ona jest jakby na całym świecie. Nie? Dużo jakby nawet z tych wcześniejszych, mówiłem, z tych magazynów, wszędzie jakby był ten Kwadron, czyli po prostu jakby było widać, że ta marka jest nie tylko taka, jest sobie, bo teraz dużo wiadomo, powstaje różnych marek, tak, ale oczywiście. Ona jest jakby taka, gdzie jednak zaopatruje różnych artystów, tak. I jest to jednak na pewno... jest, można powiedzieć, że skoro tak jest, to jest solidną marką, nie? Czyli... Oczywiście. To na pewno można powiedzieć. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że mi od zawsze marka Kwadron kojarzyła się z tymi świetnymi tatuatorami, bo wiadomo, każdy może skorzystać ze sklepu internetowego czy ze sklepu stacjonarnego i zakupić sobie rzeczy, ale są też artyści sponsorowani i zawsze ci artyści sponsorowani są na takim totalnie wysokim poziomie. Dokładnie. I z tym mi się zawsze to kojarzyło. Są tacy artyści tatuażu, którzy Tobie się jakoś tak bardzo podobają, ich pracę, o których śledzisz i uważasz, że bez nich świat tatuażu by nie istniał? Można byłoby, trochę tam ich jest na pewno, nie będę ich teraz wymieniał. Dużo by było jakby... Wymieniania, ciężko tak na szybko powiedzieć. Pancho. Na pewno. Jeśli chodzi o Pancho, mamy nawet Samohina, który też, jeśli chodzi o prace realistyczne, to wydaje mi się, że to jest człowiek. Widziałem trochę pracy jego na po wygojeniu na żywo i naprawdę to jest coś, co... Sztos. Co tutaj dużo gadać, nie? To jest tak powbijane, tak to wygląda, że... Wydaje mi się, że to są takie osoby, które jednak bez nich jakby to... Dużo można się nauczyć, dużo tatuatorów pewnie od nich czerpie, jakby podgląda i jak to wygląda, zwłaszcza sama nauka wbijania tego wszystkiego, bo to też od tego to samo patrzenie na pracę to nic jakby nie daje, ale jak to jest wbite, jak to jest, wiesz, jak to jest... A zwłaszcza, że jeden i drugi pracuje na tym sprzęcie, więc to... Jasne. Tak. No właśnie i z tym się właśnie też kojarzy właśnie marka Kwadron, z tymi dwoma wielkimi nazwiskami, które imionami czy nazwami artystycznymi, które są naprawdę na wysokim poziomie. Cały czas rozmawiamy o tym, że to ty tatuujesz innych, ale ty sam jesteś tatuowany, bo widzę, że masz bardzo dużo tatuaży. Jak ci idzie dalej tatuowanie siebie? Była przerwa, ale teraz staram się coś tam wrócić z powrotem. Jakby już jestem na etapie, gdzie wiem, jak już chciałbym, jak ma wyglądać moje ciało, czyli po prostu już jakby znudziły mi się, może jakbym nie miał, jakbym miał czyste ciało, to wiedziałbym co zrobić na nim, ale że go nie mam, to po prostu idę w stronę więcej czerni, czyli po prostu blackwork. Czyli można powiedzieć, że drugi raz się tatuujesz w tym samym miejscu. Już, gdzieniegdzie to po 3 razy nawet, tak więc nie jest to przyjemne. Jak ktoś myśli, że człowiek ma więcej tatuaży, nie boli, to wcale to tak nie jest. Czyli to tak jest, że jak masz więcej tatuaży, to nadal boli, a nawet bardziej, z wiekiem też tak jest. Tak więc teraz jakby dużo tej czerni, dużo blackworku, jakby chciałbym mieć na swoim ciele jakby taki jeden kompletny wzór. Tak więc mówię, jakbym nie miał tych tatuaży, to na pewno poszedłbym w Japonię, czyli tak jak Jakuzy miały. Jakuzie mieli takie duże te rzeczy. Może chciałabym powiedzieć to dobrze, bodysuit? Tak, dokładnie. To coś takiego właśnie, to w tą stronę jak najbardziej bym poszedł, ale już niestety trzeba przykryć. Trzeba się zaraz pracować na tym, co się ma. Jest najlepsza, jak dla mnie, więc... Ale tą czerń trzeba drugi raz przykryć, ja sobie tego nie wyobrażam. To teraz już chyba mniej tego będzie, tak więc zobaczymy. Nie, są
jakby to powiedzieć, im więcej tej czerni, czyli teraz każdy centymetr ciała jest pokryty. Mhm. I jednak to no, są miejsca, które są ok, a niektóre są takie no, ciekawe. Nie? Zamierzasz tak, więc się pokryć na czarno całe? Bo no, widzę, oprócz, że masz dwie ręce. Oprócz twarzy to na pewno bym chciał dużo tej czerni. Fajnie. Już tak już trochę tam jest, już są dwa rękawy, trochę tej klatki zrobione, więc teraz troszeczkę tam dużo będziemy. Pracy. No. I dużo bólu. Jak sobie radzisz z bólem? Są różne metody na to. Opowiadaj. No, wiadomo, teraz są różne te kremy znieczulające. Można na tym kremie, jeśli nie przeszkadza też tatuatorowi, no bo niektórzy nie lubią. Jasne, oczywiście. Na tym tatuować, bo skóra się zmienia i te inne rzeczy, ale no jednak to ja ogólnie używałem kremów do tatuowania. No różnie są, można używać jakichś tych znieczulających psikadełek. Mhm. Różne są. Tak, więc preparaty. Preparaty, że tak nazwę. Są inne też są różne. Są też inne preparaty. Inne preparaty, więc wszystkim no bardzo znane i legalne. Dokładnie. Jasne, a czy ty w trakcie tatuowania innych też pozwalasz na użycie znieczulaczy, czy nie bardzo? A to zależy. To zależy właśnie, tak jak mówiłem, projektu. Od projektu i od tych specyfików. Nie? Mhm. Lubię też takie pewne rzeczy. Psikadełek pewnych, no to jeśli chodzi o Bagdi na przykład, no to on jest taki, który nie jest inwazyjny w te wszystkie rzeczy. Jest takim jakby środkiem, tak jak zastępczym, tak jak u nas mamy wodę utlenioną, to on jest środkiem zastępczym. W Stanach wiadomo, no raz, że znieczula, a dwa, no znaczy raz nie znieczula, dwa, raz, że dezynfekuje tą skórę i tą ranę, a dwa, że znieczula, nie? Tak więc to jest bardzo fajne. Nie działa to bardzo długo, ale na otwartą ranę rewelacyjne jest, nie? Moim zdaniem. No jest jeszcze innych tych środeczków. Tak więc no, to też w zależności od tatuatora, nie? Jak to lubi, bo to się wiadomo, skóra zmienia przy tatuowaniu. Też moim zdaniem po tych kremach jest tak, że jak się ich używa, to one działają, powiedzmy tam tych kilka godzin i to nie boli, a później boli razy dwa, bo tak, to jakby tak człowiek jakby jest przyzwyczajony na to, że nie boli i nagle jest takie to uderzenie. Nawet ostatnio spotkałem się z tym, że klient czekał na ten ból, że wiesz, że jakby taki troszeczkę zeskizowany był, że wiesz, nie boli i nagle tak czekał, kiedy najadę na to miejsce bolące, nie? Tak więc wow, no takie dziwne nie troszeczkę, nie? Ja nie ukrywam, jak też tatuowaliśmy się używając tych kremów, to pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że widziałem, że wchodzi ta igła i wiedziałem, że już byłem tam tatuowany, wiedziałem, że to będzie boleć i jakby tak czekałem na ten ból i mówię, ty no czekaj, musimy przerwać, bo jednak troszeczkę chyba mi się, nie to, że mi się słabo, ale jednak no mój mózg nie ogarnia, że to nie boli, a igła wchodzi jednak tak, i wiesz, tak. I to takie dziwne uczucie. Może nie? Dlatego, że wiesz, to jest miejsce, na które cały czas patrzysz, może tak, gdyby to tak, były plecy, ale to też jakby miałem to, że tak się spinałem i po prostu czekałem, nie boli, ale czekasz aż tak, kiedy to zaboli, tak, tak próbujesz się tak spiąć, ale to jednak wydaje mi się, że lepiej jest, znaczy lepiej, no jak dla kogo, tatuować się bez tych wszystkich rzeczy, bo to jakby rzeczy. To tak jasne. Od samego początku wiemy, na co się nastawić, ile wytrzymamy i przepraszam, a raz, dwa, z gojeniem też jest, nie? Bo to różnie, tak, jest. Jednak niektóre te kremy są ok, to też w zależności jak to później to o to dba, bo to też jest jakby duża podstawa tego, nie? No ludzie też sobie wyobrażają to, że wychodząc ze studia mają tatuaż i to już jest koniec. Wszystko. A to ja jednak tak jest 5 na 5, nie? To jednak to, że tatuator zrobi super pracę, to nie znaczy, że ona po wyjściu ze studia, ona taka zostanie. To już jest, to już klient musi o nią zadbać. To jest jakby taka rana po oparzeniu też i to, no, trzeba to zadbać dobrze, nie? Tak, zawsze więc powtarzam, że jest to rana. A zwłaszcza przy kolorze, nie? Bo to kolor dobrze wbity, im duży obszar koloru, to wiadomo, że to będzie się sączyć przez jakiś czas i to też jakby powinno się też o to zadbać, nie? Tak więc. Tak, dobrze wiem, że trudno jest rzeczywiście wygoić duże kolorowe prace. Nie dość, że jest to bardzo bolesne, to no również tak, bardzo no tak, trudne. Tak, to jeśli nie jest takie. O z greywashem jest inaczej, nie? Jest to tak wymuskane i chociaż też wiadomo, no, jeśli nie będzie dobre podejście do tego podczas gojenia, no to mówię, no to nie. To nic z tego nie wyjdzie. No tak, czy to kolor, czy to greywash, no to wiadomo, no to też to. Trzeba o to dbać, wiadomo. Czyste to a musi tak być. Kontrowersyjnie alkohol przy tatuowaniu, tak czy nie? No. Pamiętam kiedyś, jak się zaczynało tatuować, to wiadomo, no to zawsze było to mówione, że podczas tatuowania i po tatuowaniu nie można pić i w ogóle. Dalej tak, no ja tak, dalej no, mówię, tak, że ja to, tak, no, teoretycznie tak, no, tak powinno być. No jak najbardziej, no nie powinno się używać i spożywać alkoholu podczas tatuowania, tak więc no. Też jestem tego zdania. Ale dobrze wiemy, mimo wszystko jest to dość kontrowersyjne, ale mimo wszystko wiemy, że dużo ludzi się tego nie trzyma i nadal ten tatuaż tuż się nawet goi. Tak, tu już nie chodzi na to nawet, że
chodzi tutaj bardziej o to, że jest to krążenie szybsze, a dwa, no podczas tatuowania, no wiadomo, zależy ile tego alkoholu się wypije, a później co się dzieje podczas spożycia. Alkohol rozrzedza krew i tak naprawdę to o to w tym wszystkim chodzi. No i też jakby w zależności ile tego alkoholu wypije i później co robi po tym tatuowaniu, to też już jest... Masz rację, bo to jest rzecz, o której się wiadomo, często nie wspomina, dokładnie. Że potem ludzie, później, którzy są po prostu pijani. Bo tatuaż, folia mu zjechała do połowy i wiesz, i to... No tak więc no... Przewrócił się gdzieś, potem tak, zapomniał, tak, że ma wiesz, tatuaż, starzał się w błocie. O to jakby chodzi, nie? Jasne. Do upodlenia się nigdy nie zmierzajcie. Już na pewno nie po tatuowaniu. Ale rzeczywiście jest tak, że ten alkohol czasami potrafi pomóc tak antybólowo, czy to jest bardziej jakaś... Potrafi, no ja nie ukrywam, że nie, no to wiadomo, no troszeczkę to znieczula jakby, nie? I to może pomóc. No ale to wiadomo, nie w dużych ilościach to też, no bo to jednak później odbija się to nie inaczej, zależy kto jak się zachowuje podczas alkoholu, no to więc... A ty jakoś specjalnie podchodzisz do tego dnia, w którym się tatuujesz, jakoś rzeczywiście bierzesz pod uwagę to, że wypadałoby się wyspać, dobrze zjeść? No to na pewno, dużo wody, żeby ta skóra była troszeczkę, znaczy tak, troszeczkę w większości. Ostatnio o tym mówiłam bardzo długo, w zasadzie nawet 35 minut, więc już dużo wiem, jestem dzisiaj mądrzejsza. Pewnie więcej wiesz niż ja, tak więc. Nie, to myślę, że nie, ale rzeczywiście przygotowałam ten materiał tak od A do Z, żeby można było spokojnie się do tego tatuażu przygotować. I dlatego też pytam, czy rzeczywiście tatuatorzy też do tego podchodzą tak na poważnie? No powinno się tam, wiadomo, jakimś przed trochę dni tam, czy tam tydzień przed, czy wiadomo, no kobiety używają kremów i balsamów do ciała, mężczyźni różnie bywa. Rzadziej. Dlatego też bym sugerował, bo ta skóra wtedy jest, nie każdy ma tą skórę taką super. A fajnie się też tatuuje, jeśli ona jest jakby nawilżona troszeczkę i jest inaczej to się, raz, że to się podczas pracy, a dwa, też mi się wydaje podczas gojenia już później to ma inny wpływ na to, nie? Więc też... To też jest ważne. Tak, tak. Ale po tatuowaniu zarówno tym, kiedy to ty tatuujesz kogoś, jak i tym, kiedy ktoś tatuuje ciebie, trzeba odpocząć. Jak najlepiej lubisz odpoczywać? Najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? No to ja to ciężko, no tak, ja to chyba nie odpoczywałem przed tatuowaniem. Nie, po tatuowaniu, wiesz. A po tatuowaniu. Tak generalnie, może bardziej tutaj podejdźmy jednak do tego odpoczywania po tatuowaniu innych. Mhm. Znaczy, jak spędzasz po prostu wolny czas, co lubisz robić? Po tatuowaniu, tak? W sensie, tak w ogóle, w życiu. No. Lubisz leżeć, oglądać telewizję, czy wolisz chodzić na wycieczki w góry? Bardzo, jeśli chodzi o teraz akurat już się robi ciepło, więc jak najbardziej będzie można wychodzić do lasu. No ja ogólnie tak bardzo też lubię, jak jest cieplej, szukać robaków i pająków. Czyli chodzę po lesie i jakby lubię je fotografować, jakby spędzać czas i po prostu szukać i robić zdjęcia w tym kierunku. A druga rzecz jest, nie lubię pająków. Jakby tutaj jakiś przechodził, to jest właśnie najlepsze to, że to się nie łączy z tym wszystkim, ale... Jak? Dobra, to jest chyba najlepsza część tego wywiadu. Jak można chodzić i szukać pająków, jak no się ich nie lubi? One są fenomenalne, to są takie małe robociki, no po prostu wiesz... No, a jak jakiś duży? No właśnie o to chodzi, że... Z takim dystansem. Już paraliżuje sama rozmowa o tym. Z takim dystansem podchodzi się do tego, ale lubię właśnie zobaczyć, jak one wyglądają w formie większej. Nie każdy robi inne pajęczyny. Możesz w internecie jakby pooglądać? Ale to nie to samo, bo wiesz, wtedy je widzisz, nie? Tak samo owady, większość owadów w lesie i w innych takich miejscach. To mnie właśnie, to mnie jakby uspokaja, wychodzenie do lasu, jakby szukanie tego i. To jest taka właśnie, czasami też inspirują pewne rzeczy, nie, jakby do tego, pomimo też, że jakby nie ma żadnych w moich projektach nic związanego z pająkami. Ja też nie chcę pająka. ale to jakby dużo pozwala na uspokajanie i w tym kierunku. Jakby leżenie, czasami wiadomo, no dobrze jest poleżeć sobie i poglądać jakiś dobry śmietnik. Film. Tak, no, ale jednak, dobry film. Wolisz jednak... dobry film niż śmietnik. No dokładnie. Nie oglądam telewizji, jakby każdemu to chyba, znaczy nie to, że namawiam, ale polecam, tak więc... Do nieposiadania telewizji. Znaczy można mieć, no ja tam ten telewizor mam, ale telewizja... No tak, ale telewizję... do oglądania tak, czegoś, co ty sobie chciałbyś rzeczywiście tak, puścić. Tak, telewizji to jednak... Bo tak jak rozmawialiśmy w międzyczasie, rzeczywiście jest tak, że ludzie w różny sposób lubią spędzać swój wolny czas i różne rzeczy też lubią oglądać. I jedni rzeczywiście lubią sobie pooglądać rzeczy jakieś randomowe, które często wydają się głupie, nielogiczne i tak dalej. A ty mówisz, że lubisz rzeczywiście popatrzeć jednak na coś, co ma jakąś wartość. Więc jakie filmy lubisz?
No teraz ostatnio mniej, ale ja zazwyczaj uwielbiam horrory. Horrory. Tego typu. Horrory, trochę komedii też jakby nie patrząc, ale horrory jak najbardziej. Teraz boisz się na horrorach czy nie? Nie, nie. Myślałam, że to jest jak z pająkami. Boję się, ale nadal nie patrzę. Oglądać. Nie, tutaj akurat jest tak, że chociaż teraz jest mało takich dobrych horrorów, że prawda. Tak powiem. Nie wiem, co tam teraz ostatnio, chyba nic nie oglądałem takich z tych nowości, więc nie będę tutaj teraz... Może jakiś polecisz dobry? Nie no, polecę, no jeden z moich takich ulubionych to jest Wywiad z wampirem. Jakby. Wydaje mi się, że to jest bardzo, nie mógłbym chyba tego nazwać turbo-horrorem, ale troszeczkę tam, troszeczkę tak jakby ma takiego, nie? Ja no przyznam się, że późno widziałam ten film i no jest face fajny rzeczywiście. No i jakby, jeśli chodzi już o tego typu, to Piłę też lubię bardzo. Mhm. Do pewnych tam części, bo już jest ich za dużo i po prostu... Jak z konwentami tatuażu mówiłeś. No. Tak więc, chociaż ma wyjść teraz chyba w przyszłym roku nowa część Piły, więc zobaczymy, co to z tego będzie. No tak, to na pewno będziemy czekać na twoją recenzję względem tego. Ja będę czekać, bo ja przez Piłę nie przebrnęłam chyba żadną część. Natomiast ja też lubię sobie pooglądać, wolę pooglądać coś dobrego niż jakieś głupoty, no czy tak. To w telefonie, czy to w telewizji. No trochę tego jest teraz, jakby nie patrzeć. Zależy, czy tam w internetach, czy w telewizji. No, ale jednak dobry film. To wiadomo. To dobry film, jasne. A gdzie lubisz podróżować? My teraz ogólnie była duża przerwa, nigdzie za bardzo nie. No tak, no ale jednak masz trochę lat na karku, skoro tatuujesz 20 lat, więc na pewno trochę popatrzyłeś jednak w swoim życiu, więc... Włochy mi się spodobały. Mhm. Kierunkiem podróży. Kierunkiem to były właśnie Włochy. Też poprzez konwencję i też jakby, też jakby poprzez ten klimat ogólnie, nie? Tak więc planuję jakiś wyjazd za niedługo też tam sobie posiedzieć troszeczkę, tak więc... Wydaje mi się, że jakby, chociaż nie ukrywam, u nas w Polsce też jest bardzo, bardzo dużo ciekawych miejsc i ludzie jakby dużo o tych miejscach nie wiedzą, a jest to zwiedzać, więc też mi się wydaje, że u nas też jest trochę... Jasne, trzeba odpoczywać. Myślisz, że jesteś osobą, która nadmiernie pracuje, czy raczej jesteś w stanie zdobyć... Kiedyś było więcej tej pracy, teraz jakby... Czyli trochę jednak jesteś w stanie jednak, znaleźć dla siebie czas. Tak, jak najbardziej. Jednak... Ale odpoczynek się każdemu zawsze przyda. No to jak najważniejsze, żeby to no ważne bardzo, żeby ładować baterię i troszeczkę wtedy jest bardziej ta głowa otwarta i kreatywna. Mhm. Bo chociaż każdy, niektórych napędza duża ilość pracy. Mhm. To w zależności od człowieka, nie? Jasne. Tak więc, no jak to komu to pasuje. Co byś chciał sam sobie życzyć na najbliższy rok? Tak, jeśli chodzi o tatuaż. Jeśli chodzi o tatuaż, o tatuowanie, o przygodę z tatuowaniem. No również, jeżeli chodzi o twoje prywatne życie. Czego sobie mu życzyć? Czego ci brakuje, a czego chciałbyś więcej? Więcej pracy, mniej pracy? No to nawet nie wiem, no, ciężko tak... Więcej kolaboracji? Może i tego, chociaż tam... Nie rozmyślam jakby tak do przodu, nie? Co bym mógł sobie tam... Każdy ma, wiesz, jakieś takie rzeczy, sobie myśli, a jakbym miał, nie wiem, wielką kanapę, to by mi się lepiej spało, a gdybym miał więcej miejsca w studiu, to może by mi się lepiej pracowało. Może, nie wiem, nie rozmyślałem tak jakby nad tym, co bym tam mógł... W życiu sobie zmienić. Na razie jest dobrze tak jak jest. No i super. Tego chyba jakby się na razie trzymam, nie? Tak więc... No i tego ci też życzę, żeby nadal było tak dobrze, jak jest. No, może zawsze może być lepiej, wiadomo. Oczywiście, że tak. Tego ci też życzę, żeby było bardzo. Lepiej, ale jeżeli tak jest, jak jest dobrze, to super. Dziękuję ci bardzo za wywiad dzisiaj. I dziękuję również. Do zobaczenia. Że mogłem tu być. Za tydzień.